Ależ będzie się działo już w niedzielę 12 stycznia 2020 roku. Wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wraz ze mną Krzysztof Dobies, rzecznik prasowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzień dobry. Dziękuję, że znalazłeś dla nas czas, bo trwają właśnie ostatnie prace. Zresztą tutaj widać wokół nas kręcą się jeszcze technicy, ustawiana do końca scena. Może powiesz trochę, co tutaj się dzieje, w miejscu, w którym jesteśmy, bo jesteśmy na placu teatralnym, olbrzymi namiot. Co tutaj będzie? To tak naprawdę będzie centrum finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dlatego że to jest miejsce, skąd będziemy przez cały dzień prowadzić relacje, transmisje z tego, co dzieje się i tutaj, i w całej Polsce. To jest centrum telewizyjne, więc instalowane są tutaj wszystkie elementy techniki telewizyjnej. Podstawione są wozy, będą tu instalowane kamery, będą tu instalowane łącza, to wszystko, co sprawi, że będzie nas można oglądać. Tam jest jedna w telewizji, scena. W internecie? Nie. Tam na górze, tam gdzie patrzysz, to jest nasze studio medyczne. Tam okay. W tle widzimy urządzenia medyczne, takie, które kupowała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, albo takie, które będziemy kupowali. Chcemy pokazać ten sprzęt medyczny, który dzisiaj jest super nowoczesny, który jest takim czymś, czego nie widzimy na co dzień, bo bardzo to są rzeczy dobrze, pozamykane na salach operacyjnych. Żeby też zamknąć usta wszystkim tym, którzy twierdzą, że tego sprzętu nie ma. Jeszcze wystarczy pójść do każdego szpitala w Polsce, gdzie leczy się dzieci. Ten sprzęt oczywiście jest. Zresztą my, chcąc działać i grać transparentnie, cały czas publikujemy zestawienia, wykresy, pokazujemy, ile pieniędzy z którego finału na co zostało wydane. Jest taka strona internetowa, na co idą moje pieniądze, wosp.org.pl. I tam na przykład można zobaczyć, jeżeli ktoś wrzucił rok temu, czy dwa lata temu do skarbonki wolontariusza na przykład 5 zł, to można bardzo fajnie zobaczyć, ile z tych 5 zł zostało wydanych na przykład na sprzęt dla neonatologii, czy na programy medyczne, czy na koszty organizacji finału. Tak, jaka tam część tej kwoty została spożytkowana. To jest bardzo dokładnie rozrysowane, bo my oczywiście wiemy, że są ludzie, którzy toczą dyskusje, toczą różnego rodzaju dywagacje na temat tego, jak orkiestra gra, jak się rozlicza, czy to jest uczciwe, czy nieuczciwe. Chcemy więc to pokazać w takiej globalnej, zobaczyć, globalnym wymiarze, a na końcu najlepszym rozliczeniem orkiestry jest szpital. To miejsce, gdzie są leczone, ratowane dzieci, to miejsce, gdzie w tym roku będziemy o tym dużo mówić, gdzie są sale operacyjne, gdzie są sale intensywnej opieki pooperacyjnej, gdzie jest ten sprzęt super nowoczesny. Nieprawdopodobnie technologia w medycynie idzie do przodu. Jak spojrzymy 10 lat wstecz na ten sprzęt, który był w szpitalach wtedy, a dzisiaj, to widzimy oczami naszymi, laików, nieprawdopodobny postęp w tym, jak ten sprzęt wygląda, jak funkcjonuje, jakie to są ekrany, a lekarze mówią tak, jeżeli chodzi o to, co jest w środku tych urządzeń, o oprogramowanie, o to wyposażenie, o możliwości leczenia dla nas, ratowania życia, to jest postęp nieprawdopodobny i my jako Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tej super nowoczesności. Będzie prezentacja tego sprzętu inwestować w trakcie finału. Jasne. A tutaj rozumiem, to jest główna scena. Tak, tutaj możemy jeżeli się obrócimy, tutaj za nami będzie scena i będą występowały zespoły, które tak na dobrą sprawę... zobaczyć. Które tak na dobrą sprawę ktoś znany będą, stoi za nami. które tak na dobrą sprawę będą umilać nam czas finału, dlatego że finał orkiestry to jest oczywiście feria radości, to jest karnawał w środku zimy, to jest muzyka, to jest rock and roll i my tutaj w tym studiu także chcemy muzyką ubarwić te wszystkie emocje, które tutaj będą się działy. Tutaj w tej przestrzeni, gdzie stoimy, pomiędzy tymi wszystkimi elementami, które są dookoła, będzie biegał, funkcjonował Jurek Owsiak, który będzie podchodził w różne miejsca, rozmawiał z całą gromadą jak gości. Jak głos Jurka, bo to zawsze każdy finał kończy się tym, że on ledwo mówi, prawda? No i tak pewnie będzie, chociaż jest obok niego zawsze żona Dzicia, która ma ten kubek z herbatą i ta herbata czyni cuda. Właśnie ta jest najważniejsza od niej dla niego i to jest niesamowite, że tą całą energią będziemy tutaj przez te kilkanaście godzin funkcjonowali. Wszyscy tutaj będziemy na koniec finału bardzo zmęczeni, ale pewnie szczęśliwi, dlatego że obserwujemy już teraz to, co dzieje się na stronie internetowej i licznik finału, który bije, który zlicza pieniądze, co to jest w tym momencie już niemal 9 milionów złotych. A jeszcze naprawdę, nie, jeszcze się zaczął finał. Naprawdę. I to są już realnie policzone pieniądze wpłacone poprzez jedną, poprzez te wszystkie 20 prawie form wpłat przez internet. Dlatego że już dzisiaj, jeżeli wejdziecie na stronę wspierajwosp.pl, to znajdziecie cały długi wykaz różnych możliwości wsparcia orkiestry. Można sobie wybrać jedną z nich i w ten sposób orkiestrę wesprzeć. No, można także na przykład wejść na stronę Onetu poświęconą orkiestrze. I ja teraz powiem, co i jest. Tam można. Ja powiem. I tam można na przykład tak. Można, można kupić sobie kawę ze mną i spotkać się po wylicytowaniu, po wygraniu licytacji. Można wygrać na tej licytacji Onetu przejażdżkę z Jarkiem Kuźniarem, naszą nową maszyną, naszym ruchomym studiem telewizyjnym. Można w końcu w redakcji spotkać się na przykład z Bartkiem Węglarczykiem. To tylko część możliwości, jeśli chodzi o licytację
sytuację dziennikarzy Onetu, którzy zostali wystawieni na licytację po to, aby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Trwają. Tak jest. I można wejść licytować, a to, co wy licytujecie, te wszystkie fantastyczne sumy pieniędzy, sumują się w tę kwotę 9 milionów złotych, która na ten moment jest rekordowa. Ale trzeba też bardzo ważną rzecz powiedzieć. To nie jest tak, że my gramy po to, żeby ten rekord pobić. On nie jest naszym celem. Naszym celem nie jest ścigać się samym ze sobą. Chociaż byłoby miło, prawda? Oczywiście, że chcemy zebrać jak najwięcej pieniędzy, bo im więcej zbierzemy, tym więcej pieniędzy będziemy mogli wydać na ten fantastyczny sprzęt medyczny, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Ale chodzi o to, żeby być ze sobą, żeby zagrać po raz 28, tak głośno, jak się tylko da. Zauważ, że to jest piękny rekord. Gramy 28 lat, 28 finał orkiestry. Przez ten czas Polska zmieniła się nieprawdopodobnie. Z kraju w ruinie, który te 30 lat temu faktycznie takim był, do kraju pięknego, nowoczesnego, rozwijającego się, rozbudowującego się. I bardzo wiele idei także po drodze straciliśmy, takich, które nas spajały społecznie, które nas zbliżały do siebie, prawda? Takich solidarnościowych. Serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bije cały czas jednoczy, cały czas jest masa ludzi z nami i cały czas pokazuje, że są jednak rzeczy, które trzeba i warto wierzyć, bo one są fantastyczne. Ja myślę, że szczególnie w tym roku, znaczy każdego roku warto wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i od lat to robię, ale myślę, że w tym roku szczególnie, aby upamiętnić tragiczne wydarzenia, do których doszło w zeszłym roku w Gdańsku. Mówię o zamachu na Pawła Adamowicza, że szczególnie w tym roku powinniśmy, myślę, pokazać, że potrafimy mimo tam różnic światopoglądowych, politycznych i wszelkich innych być chociaż tego jednego dnia razem i na szczytny cel coś zebrać. Tak mi się wydaje. Opowiadał Jurek o spotkaniu swoim z Magdą Adamowicz i z tego spotkania wyszli z jednym słowem, które pewnie będzie chcieli, by wybrzmiało w czasie tego finału. Słowo zwycięstwo. Faktycznie rok temu fundamenty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostały naruszone. Naprawdę nie było wiadomo, co dalej będzie z nami, jako z fundacją, z całym tym ruchem społecznym, przeżyliśmy coś przepotwornego. Minął rok i Polacy, bo to już w tym bardzo globalnym wymiarze trzeba traktować. Polacy pokazali gigantyczne serce i wielką solidarność z Wielką Orkiestrą, z Gdańskiem, z rodziną Pawła Adamowicza. Polacy pokazali, że nie sprzeciwiają się temu, żeby nienawiść kierowała nas do takich rzeczy, do takich czynów. I Polacy swoją solidarnością pokazali, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy właśnie ma ogromny sens, że tym bardziej ma sens, że trzeba jeszcze głośniej zagrać, że trzeba pokazać, że jest się czemu przeciwstawiać i chcemy cały czas iść w tym kierunku, który obraliśmy. Dlatego bądźcie z nami, bądźcie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w niedzielę. Licytacje internetowe już trwają. Wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w niedzielę. Przez cały dzień będą relacje między innymi tak w TVN-ie, ale też w Onecie oczywiście. Śledźcie, licytujcie, wpłacajcie, pomagajcie, wrzucajcie do puszek, bo też wolontariusze będą. Warto tego dnia okazać taką ludzką, wzajemną solidarność. Króciutko dopowiem. Tak. Z samego rana, w niedzielę, w Onecie, także Jurek Owsiak. Dwa słowa do was, drodzy widzowie Onetu, a później pędzimy tutaj z finałem bardzo gorąco. Jesteście cały czas z nami, ale także zapraszamy jutro, tutaj w Warszawie, na Placu Teatralnym. O 12 godzinie startuje bieg policzny z cukrzycą. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bardzo zapraszamy także tutaj do nas, a w niedzielę od samego rana i na Placu Bankowym, gdzie fantastyczny koncert, i na Placu Teatralnym, gdzie nasze studio, które jest tego dnia otwarte, możecie nas odwiedzić. Zapraszamy. Krzysztof Dobiec, rzecznik prasowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki. Oj, przepraszam. Dam radę. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Dziękuję za ten cudny, wyjątkowy poranek. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.